Kochani, mówię to do wszystkich putinologów w kraju i za granicą, bo tu teraz jest moda na Putina i wszyscy widzą tego demona z Kremla, który tutaj zagraża całemu światu. I ja tutaj uważam, że jak jest demon, to musi być egzorcysta i egzorcyzmy, więc ja właśnie teraz odprawiam egzorcyzmy i zajmuję się oddemonowaniem, bo musi Państwo wiedzieć, że przywódca powinien być silny i powinni się go ludzie bać. I agentura rosyjska rozsiewa plotki po Polsce, to taki potężny i demoniczny Putin. No i Polacy w to wyraźnie wierzą, tym bardziej, że Amerykanie to mówią, Bruksela to mówi, no i PiS też wrzeszczy, że Putin jest straszliwym tutaj tym. No i w wyniku tego mamy potwora na granicy i trzeba się go bać, prawda? I Rosja ma szczęśliwa, bo ona ma przywódcę, którego się wszyscy boją, no a my niestety, no kto się boi, pan Andrzeja Dudy, no bądźmy. Bądźmy, prawda, poważni. Otóż, przede wszystkim, czy za wszystkim tutaj stoi Putin? Na przykład teraz Putin podobno stoi za tymi migrantami na granicy z Białorusią. Ale przecież co z tym Putin ma wspólnego? Nie ma cienia przesłanki. Teraz na przykład pan Klarenbach powiedział, że no jest dowód, bo on teraz razem z Łukaszenką potępili działania Polski. No to jeżeli, przepraszam bardzo, Polska do spółki z kimś tam potępi działania Stanów Zjednoczonych, to znaczy, że ona jest za to odpowiedzialna? No co to ma do rzeczy, prawda? Wszyscy widzą tego Putina i nie ma cienia logiki w tej argumentacji. Cienia logiki, prawda? Ale wszyscy wiedzą, że to jest wszystko wina Putina. No i każdy ma wiedzieć, że to jest wina Putina. Otóż jest to oczywista nieprawda. Oczywista jest nieprawda. I w tej Białorusi, no powiedzmy, po co Putin miałby się w to mieszać? To jest wynik działania pana Łukaszenki. Pan Łukaszenka jest na nas wściekły, bo przez Polskę straci posadę prezydenta. No nie tylko przez Polskę oczywiście. I przez swoją głupotę też, ale straci ją. W tej chwili już podpisał serograf tam 4 czy 5 listopada, nie pamiętam. No i proszę Państwa, i on przestanie być prezydentem Białorusi. To przez Polacy, bo gdy Polacy mu pomogli, uratowali go przed wciągnięciem do Zbira razem z Rosją, no to byłoby inaczej. Zaraz wściekł i zmontował nam tę imprezę, ale przecież co on sam nie potrafi tego zrobić, potrzebuje tego Putina. Jakie są dowody, że pomysł to robi Rosja? On Łukaszenka na tym zarabia podobno. To co, miałby się dzielić jeszcze z Putinem? A po co? To on sam ma potężne państwo, ma KGB, na którego czele stoi zresztą Polak katolik, ma specnaz, na którego czele stoi zresztą Polak katolik i ma linię Biała R, prawda? I ma różne inne środki działania. No i co, to sam sen. A nie potrafi 3000 ludzi, to proszę Państwa, to jeśli nie mylę, na konferencji w sprawie klimatu było 3000 ludzi, więc co to jest zebranie 3000 ludzi na granicy. I co, dlatego Putin jest potrzebny. Gdyby chodziło o 10 bomb atomowych, to rozumiem, ale o 3000 migrantów na granicy, no ludzie. Miejmy odrobinę zdrowego rozsądku. No, jeżeli na przykład w tej chwili na granicy między Mongolią a Mongolią wewnętrzną, czyli Chinami, prawda, jakieś bandy Ujgurów chcą się przedostać do Mongolii, to też wina Putina, który chce zdestabilizować sytuację i wchłonąć Mongolię? No, na litość boską. No, nie wszystko na świecie robi Putin. No, oddemonizujmy tego człowieka. To jest normalny człowiek z krwi i kości. I realizuje swoją politykę. Jest to polityka Rosji, która w dużej mierze jest polityką Polski sprzeczna i dlatego trzeba się mu sprzeciwiać. Ale w momentach, kiedy mamy wspólne interesy, bo z każdym państwem ma się pewne wspólne interesy, to trzeba ją podejmować. No. Sytuacja, w której nie rozmawiamy z panem Łukaszenką, a rozmawia z nim pan Macron, pani Merkel, pan Biden czy inni, jest w sposób humorystyczny zupełnie. A my nie rozmawiamy, bo on jest człowiekiem Putina. Takim człowiekiem Putina. Tak, słyszałem nawet takie rozumowania, że Łukaszenka od 20 lat pracuje, jakby tu wciągnąć Białoruś do Federacji Rosyjskiej. Przecież on jest dyktatorem. To co za problem byłoby wciągnąć Białoruś do Federacji Rosyjskiej w sytuacji, w której 70% czy 60% Białorusinów chce
włączenia tego i do Federacji Rosyjskiej, tylko Łukaszenka, który chce zachować posadę prezydenta i być samodzielny, się temu sprzeciwia. No, pomyślmy przez chwilę jak to z tym Putinem jest. No. Putin to jest człowiek, który realizuje rosyjską politykę, a nie polską. Ale przykładowo obronił Osetię i Abchazję przed ponownym chłonięciem przez Gruzję, prawda? Ten za państwo ogłosiły niepodległość. No i kiedy Gruzja zaatakowała je, to Rosja te dwa państwa obroniła i nie wchłonęła ani Abchazji, ani Osetii. Mimo że Osetia Północna jest częścią Federacji Rosyjskiej. Nie przyjął Naddniestrza, mimo że Naddniestrze prosi o przyjęcie, podobnie jak Osetia Południowa. Nie uznał nawet tych dwóch republik w Donbasie, czyli Donieckiej i Ługańskiej. Nie uznał. Już nie mówię, że ich nie przyjął. No i gdzie to jest ten taki wielki, straszliwy imperialista? Krym przyjął, no bo ja się tylko pytam. Powiedzmy sobie, że we Lwowie jest 80% Polaków. Powiedzmy, żeby było. I nagle Lwów ogłasza niepodległość i chce się oderwać od Ukrainy i przyłączyć do Polski. To co, to byśmy nie pomogli? Nie pomoglibyśmy? No, posłuchajcie się w łebki, kochani moi. Wszędzie jest winien ten straszliwy Putin. Ja po prostu dostaję obsesji. Wy się oczywiście musieliście leczyć, ale ja przez to też dostaję pewnej obsesji. Bo jak widzę taki zbiorowy, wszyscy, od lewa do prawa, mówią to samo, no to widzę, że coś tu nie jest w porządku. Ja też dostaję od tego jakiejś obsesji, bo coś za tym kryje straszliwego. No. Oczywiście na przykład agenci rosyjscy mówili nas, że Łukaszenka to człowiek Putina, po to, żebyśmy nie protestowali przeciwko połknięciu Łukaszenki przez Putina. No. To jest działanie agentów rosyjskich i my jak głupi, żeśmy na to poszli. No. I nie protestujemy przeciwko temu, że Putin wchłania teraz Białoruś. I ja już mam tego naprawdę, żadne logiczne argumenty, to się trzeba leczyć. Musicie iść się leczyć psychiatrycznie, bo to żadne argumenty tu nie działają. Trzeba po prostu się leczyć. A dla tych, którzy chcą mieć lekką kurację, to ja nawet przygotowałem mały wierszyk o winie Putina, a wierszyk ten brzmi. Gdy w Ameryce biją Murzyna, to Biden krzyczy: wina Putina. Jeśli Rosjanie wielbią Stalina, to jest poniekąd wina Putina. Gaz w rurociągu płynąć zaczyna, to oczywista wina Putina. Kiedy wyborcy wolą Korwina, to też na pewno wina Putina. Kiedy Błaszczakowi zjadnie coś mina, to wszyscy wiedzą, wina Putina. Kiedy Polaka rzuci dziewczyna, to on jest pewien, wina Putina. Zbyt łykowata jest wołowina, pewna spod Kurska, wina Putina. Gdy w restauracji zabraknie wina, kto je wypił? Wina Putina. Kiedy ktoś z zoo ukradł pingwina, to sprawka ruskich, wina Putina. Gdy maturzystka zadanie zżyna, wie nauczyciel, wina Putina. Że do królewca wypływa łyna i warbi brak wody, wina Putina. Brzmi w telewizji śmiech Kabotyna, kto go zatrudnił? Wina Putina. Rząd cały wyszedł dziś na kretyna, z ulgą stwierdzamy, wina Putina. Jarosław Gowin rozróbę wczyna, to bez dyskusji wina Putina. Nie da wyrzucić się sukinsyna, bo jest w układach, wina Putina. Gdy źle wyborcza działa machina, nawet nie pytaj, wina Putina. Że pod prawicę PiS się podpina, to wszyscy wiedzą, wina Putina. Plują i z PiS-ku wcieknie im ślina. Kto dał im przykład? Wina Putina. Siedziba rządu to dziś Melina, to przykład z Kremla. Wina Putina. Gdy uczciwości już ani krzyna, kto ukradł krzynę? Wina Putina. Mamy reformy, że miód malina lud nie docenia? Wina Putina. Sra nam na głowę jakaś ptaszyna? Dwugłowy orzeł? Wina Putina. Sześć barw na niebie tańca rozpina? To prowokacja. Wina Putina. Pomyślmy, jaka to jest przyczyna, że wszystko to jest wina Putina. Przyczyną jest to, że mamy tutaj w głowie wbitego ćwieka. Leczyć się trzeba, kochani, do psychiatry.